Ja zabrałam się za robienie obiadu i będzie taki sos z oliwkami, suszonymi pomidorami, czosnkiem i tofu. Ja sobie wszystko przygotuję i pójdę na Orbitreka i po treningu sobie ugotuję makaron i zjemy. Chłopaki pojechali do paczkomatu wysłać wasze paczki, odebrać moje dwie paczki, bo zamówiłam krem pistacjowy, miał niesamowicie dobre opinie, bo chcę zrobić tą dubajską czekoladę. Zamówiłam henne do brwi, bo chciałam sobie zrobić, a moja aktualna już miałam ją otwartą ponad rok, więc stwierdziłam, że nie będę ryzykowała, tylko ją po prostu wyrzucę. I zamówiłam sobie taką 10-gramową malutką hennę, żeby po prostu ją zużyć. Tym bardziej, że cały czas chodzi mi po głowie permanentny, więc nie było sensu mi inwestować w jakąś droższą. Mam nadzieję, że będzie ok. Ja dzisiaj od samego rana piorę i suszę rzeczy z ciuchów. To ten sweterek akurat kupiłam na Vinted, który jest na samej górze, ale pod spodem już są rzeczy second handu. Dorwałam taki płaszcz kożuszek, ja szukałam takiego płaszcza wszędzie, w sieciówkach, one tam po 3-4 stówy, a tutaj kupiłam go za, no dowiecie się na enjoymencie, bo to jest po prostu hit, za ile ja go kupiłam. Tu jest akurat bluza Krzysia. Jeszcze w suszarce mam futro, które się właśnie tutaj suszy. Jestem nim zachwycona, ale miało taki nieprzyjemny zapach, no bo wiecie jak to z ciuchów. Wyprałam go raz, wysuszyłam i Krzyś powąchał i mówi, że nie, że czuć je nieprzyjemnie. No i z powrotem dawałam do płukania, płukałam je z octem, z takimi, tutaj wam pokażę, sorry za bałagan, ale to zawsze, ja nigdy nie mam czasu, bo przy dziecku doskonale wiecie, że nigdy nie ma czasu. Tego używałam, to jest Action. Tutaj te takie saszetki perfumowane też są z Action i bardzo wam je polecam, ale one są ciężko dostępne, natomiast pięknie pachną, rewelacja wrzucić do pralki. No i ten ocet. I to jest ocet również z Action, ale słuchajcie, on jest niby do mycia. Ja go używam do prania, to jest już moja druga butelka, właściwie już się mi kończy. On ma niby zapach lawendowy, ja tej lawendy tutaj nie czuję. Mam jeszcze taki zwykły, bo to kupiłam niby do czyszczenia, ale też go po prostu użyję do prania. Powiem wam, że pranie z octem to jest jakieś absolutne odkrycie. Ciemne ubrania nie śmierdzą, łapią pięknie zapach z kapsułek, z proszku do prania i tak dalej. Wszystkie zapachy się jakby eliminuje tym octem. W ogóle nie śmierdzą octem te rzeczy, bo wiem, że część z was się martwi używać octu właśnie ze względu na to, że te rzeczy będą śmierdzieć tym octem. Nie, absolutnie nie, ale tutaj moja taka uwaga, jeżeli chodzi o pranie z octem, to uważajcie, żeby ten ocet nie skapnął wam na jakieś wasze ubrania. Wiecie, na przykład nalewacie go do szufladki i coś wam kapsnęło na ubranie. Od razu trzeba je wypłukać, od razu trzeba je umyć. Załatwiłam tak spodnie Mikołaja, pokażę wam. Kupiłam mu piękne spodnie, taki cały dresik i kapnął mi na nie ocet. O! Zobaczcie, to jest nie do sprania, wygląda niby jak brudne, a to jest po prostu odbarwione, to jest akurat brudne, bo używa tych spodni po domu, ale to wszystko odbarwiło mi się, bo kapnął mi na nie ocet, więc uważajcie, bo ja po prostu nalewałam tutaj, a te spodnie leżały sobie pod spodem, no i tak to wyszło. I jeszcze kupiłam taką parkę do przeróbki z zamszu. Muszę ją właściwie też wypłukać, bo jeszcze tylko tego nie zrobiłam, więc od razu ją sobie tutaj wrzucę. I mam zamiar ją przerobić. Nie wiem, czy mi się uda. O, ta saszetka z kapsułki się mi nie rozpuściła. Nie wiem, czy mi się uda, mam nadzieję. Ale to też zobaczycie w osobnym odcinku na Enjoymencie, więc tam was bardzo serdecznie zapraszam, bo no, szykuje się gruby odcinek. Słuchajcie, dokroiłam tego brokuła i właśnie o coś takiego, na czymś takim mi zależało. Po prostu skroiłam tą górę i mam nadzieję, że uda mi się przemycić tego brokuła właśnie Mikiemu w ten sposób, bo on mi się z całym tym sosem mega wymiesza, także dodam jeszcze trochę. Dam wam znać, czy to był dobry pomysł i czy u nas się sprawdziło. Byliśmy teraz w paczkomacie z Mikołajem, odebraliśmy paczki. Mikołaj opowiedział mi bajkę. Jak ta bajka szła, Mikołaj? Gdzie są żelki? Żelki sobie chodziły. No i co dalej? O! O, bryloczek dostaliśmy z kremem pistacjowym. Wow. No, to ostatnio powinniśmy mieć, że te bryloczki, popatrzcie. Fajne. No super, do kluczy. Popatrzcie, jak wygląda ten krem.
Spoko. No. Uuu, jaki sój. Wzięłam duży, bo były takie mniejsze, ale babeczka powiedziała, żeby te, jak bierzesz mniejszy, to żeby wziąć od razu dwa, bo pierwszy pierdzielisz. Taki był komentarz. I co, jest takie dobre? Ile to musi kosztować? 6 dych kosztowało to. Tak? Myślałem, że wiem to jak z pistacji. Nie, właśnie 6 dych. I się bardziej mam płacało. O rany. Jejeje. Gęste to. Będę pierwsza. I co? Jest jak Nutella? Boże! Mogła wziąć dwa duże słoiki. O Jezus. Dobry. Słony. A ty nie lizaj pokrywki. Umyjam. Niko, chcesz spróbować? Nie do jedzenia. Umycia! Nie, to nie jest do mycia, to jest do jedzenia. To, że on jest słony, spróbuj. No liźnij. Liźnij tylko. To jest pyszne, słodkie. 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 To co, posmakuje ci czy nie? Chcesz jeszcze? Tak się skrzywił, ale chcę jeszcze. To jest uzależniający smak. Świetnie, żeby zrobić pączki. Co? A, to takie małe te ręczniczki. Te kosztowały 7 zł. A takie dotknij. A bardzo nabite, no. No będą nabite. Ale też bardzo duża ta rura w środku. A dlatego zamówiłam te ręczniki, które temu mówiłam o tej hennie. Zamówiłam sobie 10 gram henny. To chciałam zamówić. Ale sobie się tak głupio tylko to zamówić, no bo smarta nie mam i tak dalej. To chyba tak kupiłam ręczników papierowych. I właśnie zakupiłam hennę w takim pudełku. Ale no, malutkie te ręczniczki, takie bardzo malutkie, ale może ich tu ale być dużo. Ale wiesz co, fajnie, bo się zmieszczą w półce, nie będzie musiał stać ten ręcznik przez czas, aż się nie skończy. Aż przyniosę tamtą. No, tak myślałem właśnie, patrzcie się na kółko w środku. Ale ten jest, popatrzcie się, ściskam go, a ten ściskam. No, jest różnica. Zobaczymy, ten jest bardziej nabity. Ale za to kółko, jakby ta dziura, która tutaj jakby jest tą przestrzenią powietrzną, jest o wiele mniejsza w tym normalnym niż w tym zalegle. Patrz, jak fajnie słoik. Super. Teraz muszę ich kupić kilka, no bo byłoby super. Na czym? Co robicie? Patrz na rybę. Cześć. Jak cię dzisiaj czujesz? Opowiadamy już trzecią bajkę. A ryba opowiada? No nie, no przedtem dinozaury były i w ogóle pokażę ci. Super wymyśliliśmy. Tutaj mieliśmy dinozaura, który stracił jajo. Tutaj z koleżanką Basią robił wielkie poszukiwania. A kuma. Czyli i generalnie fajna zabawa? Jak coś mówił tamten, to się przepinaliśmy na tamtego i na z powrotem. Aha, rozumiesz? Super. Jadę teraz na takie szybkie zakupy. Muszę kupić mięso, żeby zrobić dzisiaj obiad i wracam do domu. Myślę, gdzie podjadę do mięsnego, ale to jeszcze przemyślę w trasie. Uwielbiam brukselki i upakuję je w tym sezonie do wszystkiego, do czego mogę, także biorę. Jeszcze cena ok. Sprzedam wam polecajkę. Te jabłka to są najlepsze jabłka, jakie jedliście. Pycha. Dojechałam do domu i zabieram się za robienie czegoś do jedzenia, bo jestem taka głodna, że szok. Krzyś pewnie też. Ja zabieram się za robienie kebaba, bo stwierdziłam, że na to dzisiaj na pewno każdy będzie miał ochotę. I lecimy z domowym kepsem. Jak mam długie paznokcie, to to mięso zostaje mi pod paznokciami i nie chcę tego. Dlatego już się nauczyłam robić takie rzeczy w rękawiczkach, to potem nie przenoszę tego na co innego i tak samo deskę do krojenia mięsa również mam szklaną. Potem ją sobie umyję, bo w drewno zawsze coś wejdzie i
plastiku. Miałam kiedyś plastikowe deski, rezygnuję z tego. Potem ten mikroplastik jest we wszystkim, także absolutnie to totalnie odpada, bo one się niszczą, łuszczą i potem jak kroicie, to nawet nie wiecie, ile tego ląduje w waszym jedzeniu. Najlepsze do krojenia mięsa są deski właśnie szklane. A u nas wszystkie surowe skrawki zajada Alita. Daria nie lubi surowego mięsa, ale Alita uwielbia bardzo każdego rodzaju, więc wszystko to, co surowe, jest w 100% dla Loli. Mięso mam, teraz muszę je doprawić. Ok, mięso zostawiam. Wtedy zanurzalicie, myję deskę. A ja będę kroiła na naszej desce. Słuchajcie, w naszym sklepie kupicie deski, które wychodzą spod naszej ręki. Krzyś je maluje, Krzyś te wszystkie tutaj rowki, całe wykończenia. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. To jest mega gruba, solidna deska. Pięknie wygląda, o wiele lepiej niż tamto szkło. No po prostu przepiękna i mamy różne formaty tych desek. Ona jest na takich mega solidnych nóżkach, żeby była stabilna, żeby się nie przesuwała, a jednocześnie, żeby fajnie można było ją podnieść. Zobaczcie, bez problemu ją podnosimy dzięki uchwytom. No jeżeli kroicie coś mokrego, jak na przykład pomidory, to tutaj ten ociekacz zabezpiecza Wam, żeby wszystko nie spadało z deski, tylko zostawało na miejscu. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie i na święta mieć najpiękniejszą deskę ever. Zabieramy się z samego rana za pakowanie waszych paczek i jest tego cały ogrom, także Święty Mikołaj już do was leci. I może wam pokażemy, jak to wygląda, cały proces pakowania. Tutaj akurat mamy dwie książki i nasze książki pakowane są osobiście. Robimy sami kątowniki, wczoraj to składaliśmy cały wieczór. Kątowniki są wyłożone gąbką, żeby zabezpieczyć rogi książki, żeby nic się nie uszkodziło na 100%. I później wkładamy, zaklejamy to w pudełko, żeby książka nie miała szans się ruszyć. I do tego dodajemy jeszcze Wam kod rabatowy na kolejne zakupy, który macie w paczce, oraz takie farfoselki, naklejki, no i foliak, żeby przypadkiem, szczególnie w tej pogodzie, książka nie zmokła. Bardzo dziękujemy za wszystkie zamówienia i zapraszamy Was na stronę, żeby zdążyć przed świętami i zamówić swoją ulubioną książkę. Farfotelki. Teraz będzie koperta. Proszę sprawdzić kopertę. Ja sprawdzę. Dobrze. Poproszę kopertę. Sprawdzona. Czekaj. Proszę przygotować farfotelki. Oj, za mało. Jeszcze trochę. Proszę sprawdzić kopertę. Czy mamy kopertę? Dobra. Dziękuję. Co, ścigamy się? Dobra. Znaczy cztery? Trzy, cztery. Ja nie mogę działać pod presją. Cztery. No dobra, ja robię tak, tak. No? Ja się zginam. Tak. Aaa! Tu. Ej, tu masz super pomysł. Jak ty to robisz?
tu. To się zacznie. No. A to już wiem. Tego ruchu nie miałam. To co jeszcze raz? No. Teraz tym nowym ruchem? Ta, ale nie mam go tak przerobionego jak ty. Dobra, nie, ręce tu. Za głową, za głową, za głową. 3, 4. Ja zrobiłam ciasto, teraz będę go przykrywać. Kruche ciasto jest z naszej książki Coś Dobrego, a górę to już możecie robić jaką chcecie. Tutaj dałam borówki z odrobiną cukru i pektyną, żeby mi się zżelowały potem i nie rozpłynęły. I tyle, dosłownie. Na gazie podgrzałam, zrobiłam z tego taki dżemix i teraz będę dawała górę tego ciasta. Aż taką może wodę na ciasto? Ojej! Ciasto! Ciasto! Lubię! Tak sobie? Tak. To mój. No tu dżemik, to jest nas! Dżemikiem. Z dżemikiem najpierw, co? Dobre! Ja go jeszcze nie próbowałam za bardzo. Ja teraz właśnie zabieram się za obiad i będą to pulpety, ale robię tego więcej, bo chcę, aby ten obiad był na dziś. Jutro chcę sobie go popakować w lunchboxy, żebym jutro już się nie musiała tym zajmować, tylko odgrzała. Zobaczcie, jak przygotować taki wielki, wielki obiad na 2 dni. Ja tutaj mam mięso mielone z kurczaka, z piersi z kurczaka, ale ja mielę je sama, nie kupuję gotowego mięsa mielonego, tylko mielę je osobiście w domu, wtedy wiem, co jest w tym mięsie, że to jest na pewno z piersi z kurczaka. Mamy tutaj też odrobinę kapusty włoskiej, pietruszkę, przyprawy i jedną cebulę. Mięsa z kurczaka nie mam bladego pojęcia, ile było i klopsy będą w sosie pieczarkowym. Jeszcze dodałam do tego paprykę wędzoną i paprykę słodką i 2 jajka. Dobra, pulpety mam już ulepione, wyszło mi ich tyle, wkładam je do piekarnika na jakieś 20 minut, a potem będą dochodziły jeszcze w sosie, chociaż w 20 minut to już powinny być upieczone, a potem w sosiku nabiorą smaku. Teraz pieczarki posmażam z cebulą i czosnkiem, pulpety już prawie są, do tego doleję wody, posolę, doprawię i zamoczę w tym wszystkim pulpety, gdy już pieczarki trochę zmniejszą swoją objętość. I teraz do pieczarek daję jeden cały serek kanapkowy, to jest super, żeby zagęścić. Tylko jedną ręką nie dam rady. I jakie? Bardzo dobre. Dużo pietruszki. Czuć fajnie pietruszkę. Cieszę się. Obiad gotowy, wygląda to tak. Tutaj w sałatce jest kapusta, marchewka, cebula, koperek i odrobina majonezu, sól, pieprz i łyżka octu.